Cześć. W dzisiejszym podcaście próbuję się zmierzyć z tematem poukładania sobie życia treningowego. I znowuż, tak jak poprzednio, ostrzegam, czy tam tłumaczę, że jest to temat adresowany, przeznaczony do osób, które uprawiają sport rekreacyjnie, są w jakimś tam mniej bądź bardziej zaawansowanym wieku. Czyli znowuż, nie jest to temat adresowany do dzieci, nie jest to temat adresowany do zawodowców, ponieważ ich treningi, ich życie, ich czas poświęcony na sport rządzi się zupełnie innymi prawami niż czas, który my, amatorzy, jesteśmy w stanie wygospodarować, chcemy przeznaczyć i mamy możliwości. Zacznijmy może od tego, jak sobie poukładać idealny, optymalny trening od squasha. Jakby to mogło wyglądać w naszym idealnym życiu. Zakładam, że gramy turnieje, chcemy grać turnieje. Wszelkiego rodzaju eventy squashowe, czyli turnieje, jakieś mecze, czasami też ligi odbywają się w czwartki lub przepraszam, w piątki bądź w soboty. Załóżmy, że głównie w soboty, bo też chyba wtedy jest najwięcej turniejów, na pewno wtedy są ligi drużynowe, czyli turnieje PLS. No i wiele turniejów odbywa się właśnie w soboty. Ponieważ znaczy to, że na sobotę powinniśmy być w miarę optymalnej formie, fajnie by było, żeby dwa dni wcześniej, czyli piątek i czwartek, były dniami, w których nie będziemy przeciążać mięśni, które później mogłyby nam, ich przeciążenie tych mięśni, czyli występowanie DOMS, mogłoby nam przeszkadzać na takim turnieju. Czyli w czwartek, w piątek nie robimy żadnych intensywnych treningów. Daje nam to środę na ostatni trening w miarę intensywny i zakładając dzień przerwy na regenerację, również w poniedziałek możemy robić trening. Czyli w poniedziałek, załóżmy sobie, mamy trening z trenerem i to będzie trening dość intensywny, zarówno technicznie, jak i pewnie kondycyjnie, zależnie od tego, w jakiej fazie jesteśmy, co ćwiczymy, ale powiedzmy, że ten poniedziałkowy trening będzie dość intensywny, dość silny. Wtorek nie robimy treningu typowo squashowego, możemy go poświęcić na przykład na trening siłowy bądź jogę. Jakikolwiek godzinny trening, który pozwoli nam się rozwijać i będziemy rozwijać to, gdzie mamy niedostatki, chcemy poprawić. W środę, jak już powiedziałem, kolejny dzień na korcie i dzień ten możemy poświęcić na granie sparingowe, na zajęcia indywidualne, gdzie skupimy się albo na technice, albo na ghostingu i wtedy możemy też ćwiczyć kondycję według naszego uznania. Natomiast fajnie by było, jeżeli w sobotę czeka nas trudny mecz, dużo meczy, tą środę zbytnio się nie sforsować, żeby organizm miał czas zregenerować się do tej soboty właściwie, żeby nie było tak, że w sobotę dopiero zaczynamy się regenerować, odbudowywać, bo wcześniej skończyły nam się boleści, i teraz organizm dopiero zaczyna ładować akumulatory, tak? Czyli odkładać glikogen, odkładać cukry, regenerować się, wzmacniać itd., itd. Czwartek znowuż możemy poświęcić na trening siłowy, ale już trochę mniej intensywny niż we wtorek. No i w piątek jakiś lekki trening, wskazana pewnie by była joga. Jakieś ćwiczenia relaksujące bądź inne, które z jednej strony spowodują, że wejdziemy w drugą strefę tętna, czyli wspomogą naszą regenerację, przygotują nas do silniejszego wysiłku, który nas w weekend czekać może, a jednocześnie nie spowodują przemęczenia. Czym jeszcze warto taki trening uzupełnić? Fajnie by było, gdybyśmy dodatkowo codziennie, na przykład rano, jeżeli ktoś jest rannym ptaszkiem, albo późnym wieczorem, jeżeli ktoś późno trenuje i dobrze się z tym czuje, żeby poświęcić 15 minut na ćwiczenia dodatkowe. I tutaj znowu, zależnie od naszych możliwości, potrzeb, co, gdzie nie domagamy, czyli potrzeb naszego organizmu, mogą to być albo jakieś ćwiczenia rozciągające, albo wręcz przeciwnie, ćwiczenia aerobowe, jakieś ćwiczenia kondycyjne. 15 minut to jest dość czasu, żeby intensywnie poćwiczyć sprinty, bieganie. Jeżeli ktoś lubi może 15 minut, no 15 minut 5 km, no to jest niezły wyczyn. Trzeba by poświęcić pół godziny, a zakładamy, że jednak 15 minut, bo po południu czeka nas godzinny trening, godzina 15 w ciągu dnia, to i tak jest całkiem sporo w wielu przypadkach. Jak mamy tak poukładany dzień, zostaje nam niedziela. W niedzielę możemy poświęcić, a nawet powinniśmy,
tym idealnym świecie poświęcić na coś, co też będzie aktywnością fizyczną, ale sprawia nam przyjemność, jest takim trochę oderwaniem się, bardzo znaczącym oderwaniem od squasha. Czyli jeżeli ktoś lubi, może w niedzielę poświęcić na basen, na jakieś sporty z rodziną, z dziećmi. Może, mogą to być rowery, mogą być jakieś biegi długodystansowe. Cokolwiek, co spowoduje, że przyjemnie i aktywnie spędzimy czas i w miarę możliwości możemy wchodzić z wyższe strefy tętna, możemy też ryzykować przeciążenie jakichś partii mięśniowych. Co prawda w poniedziałek czeka nas intensywny trening, więc nie powinniśmy przesadzać, ale znowuż, jeżeli przesadzimy, w poniedziałek będziemy czuli się gorzej. Zakładając, że mamy trening z trenerem bądź jakimś partnerem, dopasujemy sobie ćwiczenia do naszej bieżącej kondycji. I pętla się zamyka i tak w kółko. Tak mniej więcej chciałbym, żeby wyglądał mój plan treningowy w świecie idealnym. Czy kiedykolwiek udało mi się go zrealizować? W dużym stopniu blisko tego byłem przez prawie rok, kiedy byłem w szczytowej formie. Ale to dlatego, że dzieci dorosły, zajmowały się sobą, żona pracowała na zmiany, miałem dużo czasu, ale i właśnie przez to, że żona pracowała na zmiany, kradała się tam trochę losowość. Bo jeżeli akurat żona była w domu, a ja nie miałem zaplanowanego treningu na korcie, to zdarzało się często, że woleliśmy spędzić czas razem, a niekoniecznie szedłem na trening i trochę to się rozsypywało. Obecnie zupełnie to się nie sprawdza, nie ma racji bytu. Ponieważ czas na korcie mam we wtorki i w czwartki, tak się życie poukładało, tak się możliwości poukładało. Niefortunnie w czwartek są to treningi z trenerem i jeżeli sobie je zaplanujemy, akurat mamy w ramach cyklu intensywne ćwiczenia, ćwiczenia, które spowodują, że faktycznie przeciążam się, faktycznie intensywnie pracuję, później są zapasy, no to w sobotę, w niedzielę daleko mi do optymalnej formy, ale też nie co tydzień jeżdżę na turnieje. Stosunkowo rzadko jeżdżę na turnieje, bo raz w miesiącu ze względu na PLS, to jest gwarantowane. Czasami staram się też pojechać na jakieś indywidualne, ale znowu czas nie pozwala i jest to stosunkowo rzadko. Moje maksimum obecnie to 2 turnieje w miesiącu. I w porównaniu z tymi, którzy aktywnie grają, jest to bardzo mało. A to i tak jak mówię, to jest wtedy, kiedy mam szczęście, uda mi się często pojechać, bo najczęściej jest tak, że jeden turniej w miesiącu i to wszystko, na co mogę sobie pozwolić. Co mi się udaje z tego planu? 15-minutowe ćwiczenia codzienne są prawie codzienne. Jeżeli nie jestem chory, jeżeli nie mam trudnego okresu w pracy, albo po prostu jeżeli mi się chcę, bo bywają takie okresy, że mi się nie chce, ale o tym też za chwilę powiem, jak sobie z tym można próbować radzić, to rano udaje mi się przeznaczyć około 15 minut na ćwiczenia. W moim przypadku jest to yoga, mam takie flow, w jodze to się nazywa powitanie słońca, ale zmodyfikowane pod swoje potrzeby. Myślę, że to jest fajny temat, żeby kiedyś wam to pokazać, zrobić z tego film, jak to zmodyfikowałem pod potrzeby związane ze squashem. To jest 15 minut porannej rozgrzewki, rozruszania się. Są to ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające, bardzo przyjemne i dzień po tym jest lepszy. Robię je dość intensywnie, więc po tym potrzebuję prysznica. No i z 15 minut czasami robi się 20, pół godziny, a to już jest znaczący czas. Szczęśliwie mam taką pracę, że nie muszę być na konkretną godzinę rano, więc jeżeli rano trochę później dłużej poleżę w łóżku, psy mnie nie wyciągną, pogoda nie pasuje, mogę sobie pozwolić na to, żeby pół godziny poświęcić na te ćwiczenia. Oczywiście wtedy, jeżeli jestem spóźniony, później wstaję, to nie jest pół godziny, bo trochę się sprężam, staram się, żeby było 15-20 minut maksymalnie. Po prysznicu śniadanie, kawa i już po 40 minutach do godziny, bo tam po drodze jeszcze trzeba psy nakarmić, wyprowadzić, jestem gotów na to, żeby wyjść do pracy. Oczywiście im później wyjdę do pracy, tym później z niej wrócę, a to z kolei nie jest fajne, bo powoduje różne komplikacje. I na przykład w czwartek, kiedy trening mam na 17,
potrzebuje mniej więcej godzinę czasu na to, żeby wrócić z pracy, spakować się w domu i dojechać na trening i jeszcze się rozgrzać, zanim wejdę na kort, więc z pracy muszę wyjść o 16, więc fajnie by było, gdybym w tej pracy był jednak o 8, chwilę przed 8. I rzeczywiście jest tak, że w czwartki zdarza mi się dość często tę 15-minutową poranną, ten rozruch odpuścić. Na szczęście w pracy mam o tyle fajnie, że mam miejsce, gdzie możemy poćwiczyć. Mam ekipę, która regularnie przychodzi się poćwiczyć. Mamy jakieś drążki, balansery, różne tego typu rzeczy. Więc też zależy od możliwości, bo wiadomo, w pracy różnie bywa. Są takie okresy, że nie mam czasu kawy wypić, a co dopiero poświęcić 5 czy 15 minut na to, żeby poćwiczyć. Ale dzięki temu, że ekipa się zbiera, przychodzi, udaje mi się od czasu do czasu parę pompek zrobić, parę razy poddźwignąć, jakieś inne ćwiczenia z ekipą zrobić. No i znowuż, ponieważ jest to w pracy, to są takie dość delikatne, lekkie ćwiczenia, bardziej forma zabawy, bo nikt z nas nie chce się spocić, bo trzeba by się kąpać, przebierać i to już znowuż generuje czas, znowuż by się okazuje, że potrzebujemy 40 minut, czy nawet godzinę czasami przerwy w pracy, czyli znowuż trzeba dłużej zostać. Nie wszyscy to lubią, nie wszystkim to się uśmiecha. Ja nie lubię takich przerw, jeżeli pracuję w firmie, w pracy. Jeżeli pracuję z domu, to mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie pozwolić na to, żeby pójść pobiegać, przyjechać się na rowerze, czy skoczyć do basenu na pół godziny, na godzinę i później dłużej w pracy posiedzieć. Natomiast jak jestem w pracy, mam poumawiane spotkania, mam możliwości, żeby dużo rzeczy załatwić. Nie chce mi się odrywać na takie ćwiczenia dłuższe i ograniczamy się do kilku minut. Bardziej jest to po to, żeby wstać od komputera, poruszać się przy biurku, rozruszać różne partie ciała, niż rzeczywiście ten trening miałby nam coś przynieść. Chociaż pewnie on przynosi, zawsze to jest trochę ćwiczeń siłowych, trochę tętno wzrośnie, więc jest to korzystne prawdopodobnie pod wieloma względami. Tak jak powiedziałem, czwartek zdarza mi się odpuszczać, czasem zdarza się to trochę nadrobić ćwiczeniami w pracy. Jeżeli chodzi o siłownię, też bardzo rzadko te ćwiczenia siłowe robię. Kiedyś robiłem to dość regularnie, teraz jakoś spadła mi motywacja i pomimo, że mam w domu możliwość taką, mam siłownię, mógłbym zejść, ćwiczyć regularnie. Zresztą w chwili obecnej jest tyle różnych technik ćwiczenia, czy to z gumami, czy nawet bez oporów, ćwiczeń siłowych, kalinistycznych, które można robić w domu, nie trzeba nigdzie wychodzić. Jest tego tak dużo, że nie potrzebujemy nigdzie wychodzić, nic robić, można to zrobić, trzeba tylko zwlec się z łóżka i to z łóżka, kanapy i to zrobić, ale albo brakuje czasu, albo się nam nie chce, w moim przypadku często to jest jedno i drugie. I tak się będzie działo i musimy z tym sobie radzić i żyć. Jak sobie z tym radzić? Zwyczajnie, ja po prostu ignoruję to, że czegoś nie dowożę, czyli nie robię czy to treningu siłowego, czy kondycyjnego, czy jakiegokolwiek innego. No nie robię, no bo się nie dało, nie chciało i zwyczajnie go nie robiłem, ale mam tego świadomość i mam dla siebie później dużo cierpliwości i duży dystans. Jak wchodzę na kort i mi nie wychodzi i nie mam kondycji, nie jestem w stanie dobiec do piłki, no to wiem, że tego nie robię, bo nie trenowałem, tak? Nie wyglądam tak dobrze, jakbym chciał. Siłowo coś mi nie wychodzi, a zawaliłem ileś tam treningów, albo w ogóle trenowałem ostatnio półtorej miesiąca temu. No to nie mam do siebie pretensji o to, że mi nie wychodzi. No, musi nie wychodzić, skoro człowiek nie trenuje, się do tego nie przygotował. Jak musi nie wychodzić, to będzie nie wychodzić. Jak się uda, to fajnie, to się cieszę. Jak się nie uda, no to trudno. Takie życie, tak. I tutaj jest właśnie ważne, tutaj dużo osób się na tym gubi, że ma do siebie pretensje, napina się, planuje sobie jakieś treningi, później z różnych powodów one wypadają, a później wchodzi na kort, dochodzi do jakiejś rywalizacji, nie idzie im, się na siebie denerwują, że im nie idzie, że przecież planowali, że tyle tych treningów miało być, a teraz nie idzie. No, trzeba być konsekwentnym. Jak się odpuszcza, to trzeba mieć dla siebie dużą tolerancję. Jak się napinamy, jak chcemy mieć wyniki, no to musimy być konsekwentni, musimy planować treningi, musimy gospodarować sobie ten czas na to, żeby na ten trening siłowy, kondycyjny,
techniczny i jeszcze psychiczny zaplanować, przeprowadzić i zmierzyć. Zmierzyć, jak nam te treningi poszły, jakie postępy mamy, żeby znowu wrócić do właściwego planowania i pracować nad właściwymi rzeczami. Miałem powiedzieć o tym, co mi pomaga. Są badania dotyczące efektywności pracy, które mówią o tym, że nasz mózg zżera mnóstwo zasobów, potrzebuje mnóstwo zasobów do procesów decyzyjnych i planowania. Planowanie to są jakieś procesy decyzyjne. Więc musimy liczyć się z tym, że jak nie mamy czegoś zaplanowanego, czyli nie mamy jakiegoś konsekwentnego planu treningu, idziemy na trening i nie mamy zaplanowane, co na nim będziemy robić, a jesteśmy w gorszej dyspozycji, w słabszej kondycji psychicznej tego dnia, to musimy się liczyć z tym, że taki trening spalimy, będziemy się na nim męczyć, mnóstwo czasu poświęcimy na wymyślanie, na katowanie się nad tym, żeby coś zaplanować, wymyśleć, co mamy robić, a będziemy to później robić słabo, bez zaangażowania, bez takiej kontroli tu i teraz, bez tej kontroli psychicznej, bo zwyczajnie braknie nam na to energii. Bo właśnie energię, którą mieliśmy, a mieliśmy ją w tym czasie mniejszą niż zazwyczaj, wykorzystaliśmy na to, żeby wykminić, wykombinować, co ja będę robił, rozplanować sobie, podjąć jakieś decyzje, wybrać między jednym ćwiczeniem, drugim ćwiczeniem itd., itd. Robimy ten cały proces planowania, proces decyzyjny, spalamy w diabły własnej energii, wypalamy się i brakuje nam już później energii, motywacji do tego, żeby to co wymyśliliśmy, wdrożyć w życie i pracować. Dlatego w tych metodykach zarządzania własnym czasem, poprawiania efektywności pracy bądź rodzenia sobie z niemocą w pracy duży nacisk kładzie się na to, żeby wcześniej sobie zaplanować, co się będzie robić później. I te metodyki mówią w skrócie, tak, bo to są różne strategie, różne metody, ale mniej więcej chodzi o to, żeby ostatnie minuty, powiedzmy minuty dnia pracy poświęcić na zaplanowanie sobie dnia kolejnego. Robimy podsumowanie, co zrobiliśmy, planujemy dzień kolejny. Jak to teraz przełożyć na nasze treningi i walczenie z naszą niemocą, z tym, że nam się nie chce? Znaleźć taki okres, czy wyczuć taki okres, gdzie nam się bardzo chce, gdzie jesteśmy zmotywowani, mamy dużo energii. Wtedy usiąść i rozplanować sobie plan treningu. Tylko to musi być dwojako. Po pierwsze planujemy, robimy to, o czym mówimy, ten nasz plan idealny, jakby nasze treningi miały wyglądać, co chcemy mieć, co chcemy w ciągu tygodnia realizować, jak to na przykład połączyć z turniejami, na które turnieje jedziemy, kiedy, jak, wtedy jakie treningi robimy i rozpisujemy sobie ten plan ramowy i rozpisujemy sobie później plan szczegółowy na poszczególne małe aktywności. Czyli na przykład, jeżeli planujemy, że będziemy przeplatać sobie jednego dnia w ciągu tygodnia, tak? Mamy 7 dni w tygodniu, jeden dzień poświęcamy na odpoczynek, mamy 6 dni, czyli 3 dni robimy ćwiczenia kondycyjne, 3 dni ćwiczenia rozciągające, no to wypracowujemy sobie jakiś standard ćwiczeń kondycyjnych i ćwiczeń rozciągających, które będziemy co drugi dzień powtarzać. Jeżeli trenujemy sami, same dbamy o nasze treningi, to rozpisujemy sobie też te treningi na korcie. Jeżeli robimy jakiekolwiek treningi samodzielne, jak nie robimy, tylko gramy sparingi, no tutaj nie ma za wiele planowania, natomiast poza tym, że musimy sobie wybrać dni, które gramy. I tutaj dla mnie, przynajmniej na mnie to działa, jest fajnym bodźcem, jest takim motywatorem i zbiera mnie i moich kolegów do tego, żeby na kort iść, to jest stała rezerwacja kortu. Określony dzień w tygodniu, określona godzina, mamy stałą rezerwację. I wtedy nawet jak się nam nie chce, no to kurde, trzeba się zebrać i jechać, no bo kort zapłacony, albo będzie musiał być zapłacony, czy na nim będziemy, czy nie. Mobilizuje to niektórych, na mnie to faktycznie tak działa, że jak mam zarezerwowany kort, mam stały termin, cała rodzina wie, znajomi wiedzą, że w te 2 dni w tygodniu jestem na korcie, więc wtedy nic nie planujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje losowe, kiedy trzeba gdzieś być, gdzieś pojechać, ten kort odwołać, no i wtedy się nie da, tak? To nie jest coś, od czego nasze życie zależy, odwołać można,
ale jednak jest to element motywujący i fajne mieć takie stałe w życiu i resztę życia już wtedy można też trochę łatwiej planować, bo o te stałe się zahaczamy. Tych stałych nam się w ciągu całego życia wygeneruje kilka różnych związanych z różnymi rzeczami i później okazuje, że niewiele czasu trzeba zaplanować. Jeżeli chodzi o poranne rozgrzewki i te ćwiczenia dodatkowe, niezwiązane z kortem, które robimy w domu bądź w innych aktywnościach, no to pomóc może też aplikacja, zwykły kalendarz, w którym wrzucamy te stałe aktywności i nam się przypominajki wszelakiego rodzaju wyświetlają, zachęcają nas do ćwiczeń. Tak działa moja żona. Ma rozpisane ćwiczenia, ma przypominajki i czy jej się chce, czy nie, przypomnienie się wyświetla, odkłada, kończy to, co robi, zajmuje się swoim treningiem. Dla mnie to jest o tyle wygodne, że wtedy też się zbieram i też robię trening. Ja nie muszę pamiętać, bo jak ona ma, a ja jestem w domu, to też wtedy jakiś trening sobie robię. No i tutaj pomagają znowuż aplikacje, w których można sobie wybrać, jaki rodzaj treningu chcemy robić. I te aplikacje same nam podpowiadają ćwiczenia i prowadzą nas przez jakiś tam czas treningu, zależnie od tego, co sobie wybierzemy. I to znowuż, moja żona z tego korzysta aktywnie. Ja próbowałem z różnych, żadne do mnie optymalnie nie pasują, bo uważam, że jestem mądrzejszy od tych wszystkich aplikacji. Nie, prawda jest taka, że trudno dobrać, mi jest przynajmniej dobrać ćwiczenia, które będą sprawiały mi przyjemność i będą prowadziły progres w takim tempie, jak jest do mnie dopasowany, dlatego zazwyczaj wolę sam sobie coś rozpisać. Zresztą planowanie treningów, rozpisywanie tego sprawia mi przyjemność, frajdę. Lubię nad tym pracować, dlatego też nie pozbawiam się tej przyjemności. Siadam sam, rozpisuję. I kolejna ważna rzecz jest taka, żeby jak coś planujemy, coś sobie wymyślimy, poukładamy w głowie, żeby zapisać. Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak czegoś nie zapiszę, to za chwilę już nie pamiętam, co wymyśliłem. I wtedy włączają się dwa mechanizmy. Jeden właśnie, zapomniałem i wszystko w diabły poszło. Albo drugi taki, że boję się, że zapomnę i jestem ciągle poddenerwowany, w ciągłym stresie, lekko pobudzony, bo poświęcam dużo energii na to, żeby to zapamiętać. A to tak naprawdę nie zapamiętuję, tylko cały czas modyfikuję, wymyślam, dodaję coś w głowie i na takim pobudzeniu później gorzej się śpi, gorzej funkcjonuje, bo człowiek jest nerwowy, pobudzony, nie łapie spokoju, nie odpoczywa, żyje na takim podwyższonym stresie. Więc to też rzecz, którą wyciągłem z jakichś tam szkoleń o zarządzaniu, że rzeczy, których nie możesz zrobić od razu, zapisuj, zaplanuj, wróć do nich, gdy będziesz miał czas. Jeżeli coś zaplanujesz, to zaplanuj w sposób taki, żeby to samo tobie przypominało o tym, że to się ma wykonać, a nie żebyś ty musiał pamiętać, żeby ty do tych planów wracać. Żyjemy w takich szczęśliwych czasach, że mamy mnóstwo możliwości skorzystania z systemów, które będą nam przypominały, podpowiadały, zmuszały nas do przerwania jednej aktywności, zajęcia się drugą. I myślę, że warto nauczyć się z nich korzystać, żeby one nam pomagały, a nie przeszkadzały w funkcjonowaniu. Ale to temat na osobną dyskusję, myślę. Czyli wymyślamy sobie plan idealny, modyfikujemy go do naszych potrzeb, możliwości, rozpisujemy sobie plan, uruchamiamy system, urządzenia, aplikację, która pomoże na ten plan realizować, będzie za nas o tym pamiętała, no i później już tylko ignorujemy to wszystko. Oczywiście nie, do tego nie zachęcam, nie ignorujemy, tylko staramy się w miarę możliwości korzystać. I tutaj trzeba uważać na dwie rzeczy, dwie pułapki, które możemy wpaść. Pierwsza jest taka, że jak dużo poplanowaliśmy, dużo różnych aplikacji powłączaliśmy i je co chwilę praktycznie tylko je ignorujemy, czyli wyłączamy powiadomienia, mamy coś w kalendarzu zapisane, to omijamy to wzrokiem, ignorujemy, odkładamy na kupkę do zrobienia, to bardzo szybko wpadniemy w system ignorowania i denerwowania się tego, że zaplanowaliśmy i znowuż tego nie robimy. I to będzie mocny demotywator, coś, co będzie działało nas mocno dekonstruktywnie i spowoduje, że
nie dość, że nie będziemy tego realizować, to jeszcze zniechęcimy się do planowania, do tego typu aktywności, do tego typu podejścia. Dlatego nie planujmy, nie wrzucajmy sobie za dużo. Jak wiemy, że w ciągu tygodnia idziemy raz na kort i to z wielkim wysiłkiem musimy się zbierać i chcemy to poprawić, to nie planujmy, że teraz codziennie będziemy coś robić, tylko zaplanujmy sobie jeden stały dzień w tygodniu, kiedy będziemy szli na kort i dodatkowo jeden dzień w tygodniu, kiedy zrobimy 15 czy 30 minut ćwiczeń. Dwie rzeczy, ale róbmy je konsekwentnie, przynajmniej starajmy się robić je konsekwentnie. Jak jesteśmy osobą, która ma problem wybrać się na kort raz w tygodniu i wrzucimy sobie codziennie jakieś ćwiczenia, no to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nagle zaczniemy codziennie to ćwiczyć. A nawet jak zaczniemy, to wytrwamy w tym tydzień, może dwa, ale później zaczną odpadać jedna, druga, trzecia rzecz i szybko się zniechęcimy. Więc żeby tego uniknąć, ja raczej jestem zwolennikiem podejścia, że dokładajmy sobie małymi kroczkami małe rzeczy. Jeżeli jesteśmy zmotywowani, chcemy zacząć się ruszać, chcemy coś robić, no to dołóżmy sobie codziennie ćwiczenia po 10 minut na początek na przykład. Ale codziennie. Aplikacja 10 minut prostych ćwiczeń. 10 minut to jest tak mało czasu, że jesteśmy w stanie się praktycznie od wszystkiego oderwać. Zawsze te 10 minut jesteśmy w stanie się znaleźć, więc powinno nam się to udać. Oczywiście te zawsze to jest tak trochę na wyrost, tak? Bo to zależy od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy i co się dzieje. Jak mamy małe dzieci, no to nawet 10 minut nie zawsze jest możliwe, nie zawsze będziemy mieli siły, ochoty na to, żeby cokolwiek zrobić. Ale może jesteśmy w stanie. Znam osoby, które mają małe dzieci, sporo małych dzieci, ciężką, dużą pracę, a są w stanie 2-3 razy w tygodniu wyjść na godzinę pobiegać, bo wtedy odpoczywają. Wtedy mają czas, żeby się zresetować, wyładować, złapać luz taki, tak? Generalnie odpocząć, odstresować się i tego potrzebują. Zamiennie jedna i druga osoba ma w tygodniu 2 albo 3 dni, kiedy poświęca godzinę tylko dla siebie i może odpocząć od tego codziennego kołowrotu. Jest to bardzo fajne, zdrowe psychicznie podejście. Bardzo polecam. Nie wszystko trzeba robić razem, nie wszystko trzeba robić zawsze z dziećmi. Potrzebujemy też od tej codzienności odpocząć, złapać oddech po to, żeby później mieć energię, czas, siłę, żeby razem fajne rzeczy robić i robić je w sposób ciekawy, intensywny i taki, którym wszystkim będzie sprawiał przyjemność. Zresztą to samo dotyczy się pracy i wszystkiego innego. I to była jedna pułapka związana z takim podejściem. Druga jest taka, że znowuż w drugą stronę przegniemy i za mało sobie zaplanujemy. Jeżeli chodzimy regularnie 2 razy w tygodniu na squash, albo raz na squash, a raz na jakąkolwiek inną aktywność fizyczną i teraz sobie zrobimy plan taki, że on będzie uwzględniał tylko te dwie rzeczy, no to nie ma to za bardzo sensu, tak? Bo nic się nie zmienia w naszym życiu. Dorzućmy sobie coś, to spowoduje, że jednak będziemy musieli wyjść trochę z tej naszej strefy komfortu, trochę pokombinować, żeby coś dołożyć. Oczywiście, o ile tego potrzebujemy. Bo jeżeli to, co robimy teraz, jest dla nas wystarczające, to bez sensu jest planowanie, zmienianie czegokolwiek, myślenie o jakichś planach treningowych. Jak my nic nie chcemy w swoim życiu zmieniać, nic sportowo więcej osiągać, nasza kondycja, nasze zdrowie fizyczne jest na poziomie, który jest dla nas wystarczający, zadowalający, to po co się męczyć z takimi podejściami, z takimi rzeczami? Nie temu to ma służyć. Oczywiście mówimy cały czas o tym sporcie rekreacyjno-amatorskim, ale te wszystkie plany treningowe, te pomysły są dla osób, które chcą się w jakiś sposób rozwijać, chcą coś więcej robić. Po co? No to już zależy każdego indywidualna decyzja. Po co to robić, co chce osiągnąć, w jakim kierunku będzie się rozwijał. Czy to chodzi o to, żeby gdzieś w turniejach awansować,
Czy to może chodzi o to, żeby nasze zdrowie poprawić, kilogramy stracić, sylwetkę poprawić, kondycję poprawić? Czy cokolwiek innego sobie wymyślicie, to musi wyjść od was, musi być wasza decyzja. No chyba, że lekarz wam kazał i to jest decyzja lekarza, ale dalej, lekarz wam kazał w waszym dobrze pojętym interesie, więc to też powinna być wasza w konsekwencji decyzja. Troszkę inaczej będziemy też planować treningi, podejście treningowe, jeżeli faktycznie zależy nam na wynikach sportowych, na tym, żeby awansować, czy to w lidze, czy w drabince ogólnej, czyli w jakichś turniejach grać coraz większe, silniejsze stawki. Większe, silniejsze stawki. Grać w trudniejszych turniejach i wygrywać, tak tam osiągać coraz bardziej znaczące pozycje. No wtedy musimy rozpisać ten plan optymalny, dobrze go przemyśleć, zaplanować nasz progres krótkoterminowo, długoterminowo, trzymać się tego konsekwentnie, no wtedy nie ma wyjścia. Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy robić więcej, no to musimy wychodzić ze strefy komfortu, no to musimy trochę więcej życia podporządkować temu, żeby właściwie trenować, właściwie się rozwijać. Jak to nie jest naszym celem nadrzędnym, skłoż jest przyjemnością, chcemy tylko nieznacznie poprawić jakość naszego życia, kondycję, trochę, może przy okazji trochę lepiej wypaść na kolejnym turnieju, no to małymi kroczkami warto dodawać kolejne elementy tego ruchu fizycznego. Pamiętajmy, że jeżeli nie pracujemy fizycznie, to ruchu fizycznego w naszym życiu mamy naprawdę niewiele i cały czas go ograniczamy. Jeżeli pracujemy fizycznie, to często jest to też jakaś powtarzalna forma ruchu, która niekoniecznie jest dobra, optymalna dla całego naszego organizmu. Nie rozwijamy się równomiernie, może nam niektórych aktywności brakować, więc warto też pracować nad wybranymi elementami naszej kondycji, naszego ciała, których na co dzień w pracy nie wykorzystujemy, a powinniśmy rozwijać po to, żeby na starość nie mieć jakiejś dolegliwości, zminimalizować negatywne skutki naszej pracy, albo móc robić inne rzeczy, korzystać z szerszego spektrum możliwości naszego organizmu, niezależnie od postępującego wieku. Bo wiadomo, że z wiekiem nasz organizm będzie mógł, umiał coraz mniej i żeby temu przeciwdziałać, musimy jak najdłużej, jak najaktywniej funkcjonować. Tylko do pewnego momentu naszego życia jesteśmy w stanie wypracowywać prędkość, dynamikę, nawet masę mięśniową, bo z wiekiem, w wyniku procesów starzenia się, poszczególne organy funkcjonują coraz gorzej. Zaczyna się zanikanie mięśni wraz z wiekiem. Różne organy pracują coraz mniej efektywnie, w wyniku czego coraz mniej różnych składników niezbędnych do rozwoju, w ogóle do funkcjonowania naszego organizmu będziemy w stanie z pokarmów wchłaniać i to z pokarmów dostarczanych tak naturalnie, jak i wszelakiego rodzaju suplementów, więc efektywność naszego organizmu sukcesywnie będzie malała. Im więcej zbudujemy sobie zapasu rozumianego właśnie jako kondycję, jako siła, jako masa mięśniowa, jako elastyczność mięśni stawów w okresie, kiedy jest to możliwe, tym wolniejsza, tym dłuższa później będzie degradacja naszego organizmu. Tak dłużej będziemy mogli sobie w stanie pozwolić na więcej. Są indywidualne przypadki osób, które w wieku 80-90 lat osiągają niesamowite wyniki, które dla mnie w wieku lat 40 paru są nie do pomyślenia. No ale myślę, że to nie jest normalnie, każdy będzie w stanie z nas sobie na to pozwolić. To są indywidualne wypadki, przypadki, no, indywidualności, które wygrały coś w loterii genowej prawdopodobnie. Natomiast większość z nas niestety podlega tym samym procesom, które powodują, że z wiekiem będziemy w stanie pozwolić sobie na coraz mniej. A im więcej czasu spędzamy siedząc, leżąc na kanapach, pracując przed komputerami, w samochodach, stojąc przy jakiejś powtarzalnej pracy, tym gorzej nam to rokuje na starość. Brakuje nam ruchu takiego naturalnego dla naszego organizmu, czyli spacerów, biegania. Ogólnie kończąc tę dygresję treningową, pamiętajcie o tym, żeby
trenować dla swojego zdrowia, dobra, jeżeli wam zależy. Róbcie to w sposób, który będzie dla was optymalny, czyli albo małymi kroczkami sobie dokładamy do tego, co mamy, albo jeżeli mamy całkiem sporo, ale nieuporządkowane, to spróbujmy to zaplanować, wprowadzić chaos. Planujmy sobie wcześniej to, co chcemy robić, kiedy chcemy robić i starajmy się tego konsekwentnie trzymać. Nagradzajmy się za nasze sukcesy. Absolutnie nie karzcie się za to, że wam się nie chce, że wam nie wychodzi, że waszym zdaniem za wolno się rozwijacie, za wolno coś się dzieje. Życie jest dość przykre bez tego, żebyśmy sami się katowali. Uczcie się nagradzać i cieszyć tym, co macie. Biegnijcie na korty, bawcie się dobrze. Cześć.